uwielbiać. Tego słowa używamy często i w różnych kontekstach. Uwielbiamy, to znaczy bardzo lubimy coś lub kogoś. Zachwycamy się tym. Oznacza ono również kochać coś wielką miłością, ubóstwiać, adorować. Ale jak się to ma w kontekście dzisiejszej Ewangelii? Słowo to pada aż 4 razy i to w kontekście męki i śmierci Pana Jezusa. Jak to? Jezus zostanie uwielbiony, ubóstwiony na drzewie krzyża? Tak, właśnie na krzyżu Jezus zostanie uwielbiony. Chcemy ujrzeć Jezusa. To pragnienie Greków przyprowadziło ich, za pośrednictwem apostołów, do wcielonego Boga. Być może jeszcze nigdy w swoim życiu nie spotkali Jezusa. Wiele o Nim słyszeli, o Jego głoszeniu z mocą, cudach, które czynił, że jest zapowiadanym od wieków Mesjaszem. Taka prośba wydaje się być bardzo zasadna. Poznać Jezusa, być z Nim w prawdziwej relacji, doświadczyć Jego zbawczej bliskości. To pragnienie zapisane gdzieś w naszych sercach. Tymczasem Jezus wskazuje, że aby dostrzec Syna Bożego, nie wystarczy stanąć przed Nim, zobaczyć Go na własne oczy. Owszem, zobaczymy Jezusa człowieka, ale żeby dostrzec Syna Bożego, zrozumieć sens Jego misji, potrzebne są oczy duszy. Przychodzi mi tu na myśl pewna analogia. Uwielbienie, adorowanie Jezusa dokonało się, gdy On został wywyższony na krzyżu, wyniesiony ponad tłum, wtedy każdy mógł Go zobaczyć. Natomiast dziś kapłan podczas mszy świętej podnosi hostię oraz wypowiada słowa: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Pamiątkę męki Jezusa wspominamy nie tylko w czasie Triduum Paschalnego, ale także podczas każdej sprawowanej mszy świętej. Ofiara Baranka Paschalnego oraz złożona panawia się podczas każdej sprawowanej Eucharystii. Pewną ilustracją uwielbienia Jezusa na krzyżu może być również słońce. Ono każdego dnia zachodzi za horyzontem i nastaje ciemna noc. Jednak już za kilka godzin, o świcie, ono znów wstaje i znów możemy rozkoszować się jego widokiem. Dziś Jezus przygotowuje nas do wydarzeń, jakie będziemy przeżywać w najbliższym czasie, w czasie Wielkiego Tygodnia. Uwielbimy Boga w tych wydarzeniach, adorujmy Go, zachwyćmy się naszym Bogiem. Bo te wydarzenia to nie tylko męka i śmierć Chrystusa, ale to przede wszystkim poranek zmartwychwstania. Każdy wschód słońca ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka. Każdy wschód słońca ciebie.